Monika, kochani, witam Was z takim widokiem z zakupów. My właśnie wróciliśmy z zakupów z Biedronki. Byłam właśnie z Jackiem, więc mogliśmy kupić dużo i tak jakoś łatwiej razem te zakupy się robi jednak. Te zakupy tutaj akurat, które widzicie, to są wartości tam no niespełna 400 zł. I to są zakupy właśnie na święta już trochę. I też chemii trochę, która niestety no jest droga, jak wiemy wszyscy. Więc dlatego taka cena, ale już pod święta mamy dużo. To co, pokażę Wam, co kupiliśmy. I już. I tyle. Kupiliśmy szynkę szwarcwaldzką, bardzo dobrą do takich paluchów z ciasta francuskiego, które robię. Tu jest ciasto francuskie. Tu są kabanoski drobiowe z tarczyńskiego. Najbardziej jakoś lubimy, jeśli już mamy jeść. Kiełbasa chorizo, która ma bardzo dobry skład i długą datę. Ona jest do marca. Ale zobaczcie na skład tej kiełbasy. Tylko ma w składzie mięso, papryczkę i sól i czosnek. I ona będzie świetnie się nadawała właśnie albo do pizzy. To będzie rewelacja, Jacek bardzo lubi. Albo do jakichś wrapów też będzie, myślę, super się komponowało. Tu kupiłam, Jacek akurat tego nie lubi, ale ja bardzo lubię ten ser właśnie z Biedronki w tym takim drewienku, w takim pudełeczku. Jest najlepszy moim zdaniem. Monte, zachciało mi się Monte, ale też ma długą datę, bo aż do lutego, więc naprawdę spoko. Śmietany 18, 2 mleka 3,2%. O, tu wziąłam na dzień lenia. Dobrze takie coś zawsze mieć. I ja bardzo lubię te sosy z Barilli i makarony. To jest jedna chyba czołowa moja ulubiona marka, jeżeli chodzi o makarony i sosy przepyszne. Chociaż wiecie, że uwielbiam też passatę z Mutti i też ją serdecznie polecam, bo jest rewelacyjna. Ale z gotowych sosów ten jest pyszny, ma dobry skład. Sfokusujesz się. W miarę dobry, także spokojnie można sobie zjeść. Wzięłam właśnie z serem, z pecorino i z taki boloński. Również koncentrat. Jutro muszę jechać na rzęsy rano, to się też do Was odezwę. I właśnie będziemy nastawiać później, jak przyjadę z tych rzęs Maxowi, rosołek. Może zrobię pomidorówkę, może rosół, więc no, koncentrat warto mieć w domu. Wzięłam takie coś, nie jedliśmy tego nigdy. Jacek, jadłeś? Choco brownie. To takie czekoladowe? Ja też właśnie nie. Spróbujemy sobie. No i moi drodzy, smak dzieciństwa, piccolo. Piccolo truskawkowe w Biedronce, jest teraz promka za 7 zł. Także chyba taniej niż wszędzie, bo widziałam w Dino i w innych sklepach, że było po 10 i 11 zł. Moje ulubione antipasti, czerwone papryczki z serkiem oraz zielone. Te są ostrzejsze i twardsze. Najbardziej lubię te czerwone jednak. Winogrono na maksidła. No bo jest fanem winogronka. Niestety nie ma takiego już na wagę zwykłego zielonego Biedronce. Nie wiem czemu, ale już któryś raz się spotykam z tym. Banany. To od razu zabiorę. Jezu, jak to pachnie. Wiecie co to jest na pewno. Zawieszki do kibelka i odłożę je tutaj gdzieś na ziemię, bo walą jak nie wiem. Walą. Wiecie o co chodzi? Taki bardzo mocny zapach. Oczywiście ładny, przyjemny, ale mocny jednak. Mocno walący. Co to jest? Płyn do płukania. Jest biały, taki Sensitive and Baby. Bardzo ładny, delikatny. I niebieski Fresh Spring. Też ładny. Taki przyjemny zapach. Nieduszący. Śmietankę 30. Zobaczcie, to jest jakaś nowość chyba. Nie widziałam tego nigdy w Biedronce. Ja tego ostatnio sobie kupił mleczko do kawy to było? Tak się nazywa? I to było 3,2%, coś takiego? Takie tłustsze? Tak. I mówił chyba Jacek, że ono się lepiej pieni? Tak. No to było też takie butelce i ta właśnie śmietanka 30%, ona jest tu aż litrowa, do ubijania, do deserów, aż nie wiem gdzie mam paragon, bo jestem ciekawa ile ona kosztowała, bo wiemy wszyscy chyba, którzy robili kiedyś coś ze śmietanką, kremówką, jak ona jest droga, bo dobra śmietanka to 250 ml czasem 6 zł kosztuje, więc jestem bardzo ciekawa ile to kosztuje. Słuchajcie, 12 zł, więc i tak się opłaca, bo 300 ml chyba w Biedronce i tak kosztuje 4 zł, więc wychodzi, że tutaj jest troszeczkę więcej
Suma summarum. No w każdym razie ma też, zobaczcie, długą datę do końca lutego, więc może sobie postać. Myślę, że w lodówce, no Jacek nawet do kawy taką zużyje, jeżeli nie ubije wszystkiego, a mam zamiar zrobić coś, może nie na święta, bo na święta, a tu pogadamy kiedyś indziej, co robię, ale może na nowy rok, prędzej. Dobra, dalej CIF, mleczko do czyszczenia. Wiemy, co to jest CIF. Patyczki do uszów i do uszu oraz kapsułki do prania. Powiem wam, że są teraz, one są w ogóle w Biedronce, nie w jakiejś ofercie takiej, że wydaje mi się, że to nie jest stała oferta, bo ich nie ma na półkach takich, wiecie, tych takich głównych półkach biedronkowych z asortymentem, tylko one są zawsze gdzieś w jakichś szafkach dodatkowych, w jakichś pudłach i tak dalej, bo już zauważyłam to. Naprawdę kilka miesięcy i je kupuję, bo są bardzo tanie. A są ok, bardzo ładnie pachną. 42 sztuki za 22 zł. Serdecznie Wam polecam spróbować tego surfa. I ja używam tych albo tych różowych na zmianę. Ja są, jak widzicie, do koloru i do białego. Czasami jest taka konieczność wrzucenia dwóch, ale to nic. I tak jest cena rewelacyjna. Tu się proszę nie czepiać, no pokazałam Wam, nie ma co ukrywać. Czasami lepiej wziąć takiego bobofruta gdzieś tam w drogę niż kupić, nie wiem, frytki albo jakieś inne duperelstwo dziecku. Więc taki bobofrut w Biedronce nie widziałam wcześniej, ale jest ze składem bardzo dobrym, więc w porządku. I szpinak, bo będę robić na święta właśnie jedną rzecz z wykorzystaniem szpinaku. Mandarynki w Biedronce. Dajcie znać, czy ja źle pamiętam, ale z Jackiem nawet rozmawialiśmy. Wydaje nam się, że o tej porze roku te mandarynki były zawsze tanie jak barszcz. Za 2-3 zł, a teraz są ciągle po 7 zł, więc dajcie znać. Myślę, że dużo ludzi, no, przez to nie kupi tych mandarynek, bo 7 zł za kilogram, jak ma się dużą rodzinę, to jest tych mandarynek jednak potrzeba, więc nie wiem. Bardzo drogie, ale pomarańcze były tanie, za to po 2 zł chyba, 2,70. Dwa serki chrzanowe, Almette, podobno te chrzanowe są najlepsze. Ja ich nie lubię w ogóle, tego co będę robić do święta, jednej rzeczy nie lubię, ale robię dla gości i ogólnie tak na święta, bo wiem, że rodzina lubi. Serek Blue, niebieski, taki pleśniowy, bardzo dobry. Maseczki, bo nam się kończą, już zawsze mam jedną paczkę w aucie i się kończą. Nowość, zaraz właśnie sobie zrobimy. O kurczę, zrobiłam sobie już herbatę. No tą. Mango. Nie wi zieloną. A nie widziałam wcześniej tego nigdy. A ty widziałeś kiedyś mango? Widziałam borówkową, czy tam black, jakąś tam jeżynową, nie wiem. No jakąś tam właśnie, ale mango nie widziałam. No, myślę, że jak wszystkie będzie dobra po prostu, bo jeszcze z tej marki herbacianej, z tej firmy nie spotkaliśmy się z niedobrą, nie? Myślę, że będzie pyszna. Nie miała tak mało aromatu, że nie była za dobra. To brzoskwiniowa po prostu jest taka bardziej mocna, ale też miała ten aromat brzoskwiniowy. Ja ją wypiłam całą i uważam, że też jest dobra. Polecam ją. Ale mango zobaczymy. Kupiłam dwie paczki, bo jedną na pewno sobie otworzymy, a drugą rzucam do prezentu pewnie komuś. Już kupiłam ostatnio w ogóle dużo słodyczy i herbat do prezentów, ale to mam na górze w ogóle w prezentowym kubku. Boże. Kartonie. Kartonie. Jezus. Dwie paczki drożdży. To też Wam opowiem do czego. O, i kupiliśmy Pringlesy serowo-cebulowe i Pringlesy takie, nie wiem, w zasadzie wyczytałeś, co to jest w ogóle? Hot and spicy, nie wiem, co to nie, jest. Nie, są czarne. Co ty gadasz? No tak na obrazku przynajmniej wyglądają. No tak, w zasadzie myślałam, że to pingwin. Może to i pingwin jest. Pokaż. Ty, nie wiem. No dobra. Co to są? Co to są jakieś? Wafery różowe o smaku pizzy. Pierdziele. Naprawdę już. Dwa łososie. Jeden wzięłam ten taki większy za 150 gram, a drugi mniejszy 100 gram. W zasadzie przydałoby mi się. Przyda mi się 200 ogólnie, ale wykorzystam cały, będzie myślę, smaczniejsze. To, co Wam mówiłam kiedyś, że czasami lubimy sobie zrobić takie paluszki rybne. To jest naprawdę odkrycie. Zobaczcie, to opakowanie ogólnie wygląda dla mnie brzydko, nie? Zobacz, to opakowanie tak wygląda tanio i tak jakoś, nie wiem. Dajcie znać, jak?
Mrożonkowo. Tak mrożonkowo i tak jakoś podrzędnie. Dajcie znać, czy macie takie wrażenie. Takie niebiesko-czerwono-żółte, dziwnie to wygląda. Jakoś nie wiem, za dużo kolorów na nim jest. No nie, ja wiem, takie rozkminy. Ale powiem wam, że te rybki są przepyszne. Dużo lepsze w porównaniu z wiodącymi producentami tych rybek. Wiecie pewnie, jakie firmy mam na myśli. Ale uważam, że naprawdę są lepsze, nie? Dobra. I są słone. Piję Pepsi. Nie pij tego. Dlaczego? Bo ja chcę to wypić. No to ci zostawię. Także te paluszki są bardzo dobre. Od razu zaraz do zamrażarki je wkładamy. I kupiłam coś takiego. Ja tak się śmieję, że przesadzam. To są takie bułki do odpieczenia w domu. Ale powiem wam, że tak. Data jest po pierwsze do 4 stycznia. Po drugie robią się migiem. A po trzecie to jest ratunek dla tego, jak nie wiesz co zrobić. Lepsze w smaku niż te śniadaniowe, takie gotowe zbyt. No lepsze, właśnie lepsze. I o to chodzi, że... Są twarde takie przeważnie. Tak, i one są na ciepło naprawdę fajne. I uważam, że nawet jak ktoś wpadnie i tak dalej, no to dobrze mieć takie coś, to może leżeć sobie po prostu, nawet nie w piekarniku. Ja cię sumę, ja dzisiaj nie wiem, co ja wiem. Nie w... Boże, no. Powiedz mi. Nie w lodówce, tylko w spiżarce. A jeszcze nic nie piłam, ty. Może dlatego. I kupiliśmy takie 3 paczki, nie wiem ile kosztują, nie wiem, 3 złote, nie mam pojęcia, ale są naprawdę fajne na wszelakiego rodzaju sytuacje podbramkowe i zaskakujące. I jeszcze papier, który z Jackiem odkryliśmy, że jest całkiem niezły. Powiem wam szczerze, że często przy kasach jest ten papier velvet, czy jakiś tam taki, velvet chyba, nie? Gdzie jest naprawdę dużo rolek, 20 ponad rolek, i nawet dzisiaj przechodziłam, jak byłam w drugiej Biedronce, słuchaj, i się przyjrzałam, to papieru jest tyle, a rolka jest ogromna i suma summarum, cena tak naprawdę tego, w porównaniu do tamtego, gdzie jest więcej rolek, no przewyższa to, tak, ale jest naprawdę tutaj dużo więcej papieru, uważam, więc... To wychodzi taki... pewnie porównywalnie. Tak, porównywalnie, ale to jest taki chwyt, że wiecie, patrzymy na taki znany papier i tyle rolek, za takie, wiecie, grosze, no to biorę. A tak naprawdę okazuje się później, że to jest ilość rolek jest okupiona tym, że na tej rolce jest byle co. No, właśnie, o to chodzi. Dobra, kochani, to tyle byłoby z tych naszych zakupów świątecznych. Wszystko pakuję i idę odpoczywać. Wow. Pokażesz, jaki masz słodki sweterek? Dawaj, pokaż, jaki masz piękny sweterek. Zobaczcie. To jest sweterek z... Nie z H&M-u. Z House'a, który kupiłam mu w zeszłym roku. I jest taki uroczy. Ciastkowo-mikołajowy. Dobra, my idziemy teraz, bo dziecko nasze śpi, się zrelaksować trochę. Posprzątać najpierw to wszystko. I ja nie wiem po prostu, jak my to zmieścimy w lodówce. Dziadu, nie pokazuj tutaj brzydko. Pokazywaj. Mercedes twojej mamy? Tak. Bo tak wolno jechali. Jak widzicie rozkminy na filmie, to nie teściowa, a chyba siostra twoja, nie? Tak mi się nie wydaje. Wiem. Pewnie tak, pewnie jadą do teściów. Wszystko już wiem. To jest urok mieszkania w takim, wieście, małej miejscowości, takiej wiosce. No dobra. Wszystko o wszystkim jest wiadome. Dobra, dobra, idziemy. I zobaczymy się jutro rano, jak będę jechać na rzęsy. Hejka, kochani, witam was w poniedziałek, jest 7:30, wstałam 15 minut temu, to znaczy dzisiaj wstałam o 5, ponieważ załączyła się rumba, mistrz rumby i władca Max nastawił ją w poniedziałek na 5 rano i włączyła się rumba, więc ja raz, dwa, dawaj ją wyłączyć, żeby ich nie obudziła i już tak nie mogłam spać, usnęłam 6:30 i 7:05 zadzwonił mi bucik. I po prostu mówię, masakra, jak ciężko wstać. Współczuję wszystkim, którzy muszą wstawać tak do pracy. Dzień w dzień, masakra. Człowiek docenia wtedy swoje wygody. Ja się opatuliłam w miśka, w szalik. Jest tak zimno, tak zimno. Nie mam mrozu, ale jest chyba, nie wiem ile, 1 stopień? Zaraz zobaczymy. Ile tutaj jest? -0.5 pokazuje, więc nawet tego nie widać w zasadzie, ale zimno jest i jeszcze skórzane samochodzie, fotele, to jest najgorsze zło na świecie w zimę, bo są tak lodowate, że po prostu musiałam sobie podłożyć gruby szalik kolejny pod tyłek, bo jest tak zimno, że masakra. Dobra, nie przedłużam, jadę na rzęsy, moje rzęsy są już takimi, widzicie, ogryzkami, miałam jechać jutro, we wtorek,
ale tutaj mnie Iza poprosiła, moja odrzęs, czy nie mogłabym się zamienić z kimś tam. No i nie ma problemu dla mnie, wtorek o 8 czy w poniedziałek o 8. Ja, jeżeli mam czas, to nie ma problemu. Dobra. Ej, jest trochę mrozu, bo zamarzło mi. Zamarzło. No hit. Myślałam, że to po prostu woda. A to szyba zamarzła. Dobra. Czekajcie, czekajcie. Bo ja nic. Delikatne, bardzo delikatne, że wiecie, wisiereczki to zbierają, ale jednak jest to zamarznięte jak zimno. O matko. A później jadę tylko szybko na zakupy. Nie, nie widać, jakbym miała w ogóle łyse włosy, tylko tu mam takiego jak zwykle bobka. Potem jadę tylko szybko kupić mięsko. I co? I nastawiam rosół Maxowi. Mięso i makaron. Dla niego jakiś mały. I wracam do domu, także szybkie dzisiaj zakupy, bo wczoraj byłam, widzieli, no, zobaczycie jaki haul poczyniliśmy, food haul. Więc dzisiaj nie mam nic do kupienia tak naprawdę, może jeszcze jakieś pieczywo. Bo znowu mam fazę na co? Na kanapki z serem żółtym, więc może tak. To jest takie głupie, bo to nie jest taki mróz, takie zamarznięte. O właśnie, to schodzi. Puścimy na szyby, to będzie szybciej. Źle. Będę się teraz tu trzęsła. Wam, ale naprawdę zimno. Bo ja nie wiem, jak mój mąż pracował jeszcze w ogóle w innym miejscu zupełnie. Dawno temu. Zaraz jak się, można powiedzieć, wprowadziliśmy. Musiał iść do pracy na zmianę. Jeździł nieraz na piątą. To pamiętam, że wstawaliśmy, nie wiem, no wstawałam czasem z nim. Spaliśmy tylko na dole wtedy jeszcze, tak, te same począteczki jak się prowadziliśmy. To wstawał 4:30, żeby tylko się ubrać i jechać. I zawsze mu tak współczułam, że jest tak zimno, zimą właśnie, najgorzej, ciemno, on musi jechać, ale... No, od 14 praktycznie już był w domu, więc... Coś za coś, natomiast no, wstawanie o 4:30, 4:40, to on jakoś jeździł na wpół do 6, nie pamiętam tego, ale wiem, że na przed 6 musiał być w pracy i musiał wstać tak wcześnie, jeszcze jak było, wiecie, taki mróz i zamarznięte auto i trzeba było odśnieżyć go, odskrobać, to wow, masakra. O, takie wspominki. Człowiek ma dobrze, że ma tak, a nie inaczej, tylko tak nie doceni tego. Dopiero jak przyjdzie do czego, to sobie uświadamia, że jednak, kurczę, ja to mam wygodnie. Dobra, rozłączam się, bo jest, która? 7:36 i jadę, wyjdę piękniejsza, teraz jestem pognieciona. O matko, dobra, na razie. I kochani, ja już wróciłam z rzęs, witam się z wami rosołem. Tu jest rosół, tu jest taki malutki makaron z Lubelli, gwiazdeczki dla Maksia. Już tutaj sobie pyrka, ja z rzęs wróciłam, tak jak mówię, i co? I będę się do Was odzywać tak face to face, pewnie w jutrzejszym vlogu. A dzisiaj pokażę Wam, o, to sobie zmieniłam, że postawiłam Mikołaja i świecę, bo wcześniej tutaj stała żarówka, ale ten Mikołaj się, on nie jest stabilny, on się cały czas przewraca, więc niech sobie tutaj stoi. I chciałam Wam pokazać, co kupiłam w Sinsaju. I powiem Wam, że kupiłam taki koszyk na owoce. W zamian za taki ten mój duży kosz z Ikea, bardzo rozłożysty, który zajmował masę miejsca. I ten kosztował 20 zł, tamten w Ikea 5 lat temu 60. Bardzo dobrze się sprawuje, ale jest ogromny. Teraz nie mam za bardzo miejsca, przez to, że tutaj właśnie jest ten kosz, ekspres, pierniki, wiecie, tutaj kolejne rzeczy, Thermomix i cały czas jest wszystko zagracone, więc po prostu zamieniłam na dużo mniejszy i super, super się reprezentuje, jest czarny, mało widoczny, tamten biały to jednak też taki bardzo, bardzo widoczny. I oczywiście pokażę Wam jeszcze Maksia, bo byście się bez tego nie obyli. Janiu! Dziaduś rogalika? Powiedz Mania. Mania. Mania, a pomachaj wszystkim, bo się nie pokazywałeś, nie mogę się wysłowić.
No, pomachaj wszystkim. Zrób papa. Papa. A też buziaka wszystkim? Powiedz, ja mam naklejki, to jest bardzo ważne. Nie mogę tam z wami za bardzo gadać, sorry, następnym razem. Tak? To pa, Maksiu. Pa. Mua. Super, słodziak. A tutaj moja choineczka przepiękna. Myślę, że na Wigilię Wielkanoc chciałam powiedzieć. Na Wigilię. To przyniosę tamtą z pracy. A tutaj Maksie dostał od Mikołaja u Agnieszki ten taki samochodzik na pilot. To jest naprawdę super zabawa. Ona tam mówiła w swoim vlogu skąd? Chyba z Biedronki. I naprawdę warto swoich pieniędzy, bo naprawdę super, super się bawi. Super się dzisiaj bawi. Babcia, potwierdzasz? Tak. Babcia potwierdza. Wszystko jasne. Tu se z babcią, tu se, patrzcie, tu se z babcią zrobiłyśmy herbatę. Se nie se. Tom właśnie mango. Ten ser Adalbert, którą wam pokazywałam wczoraj, to znaczy w poprzedniej części filmiku, i jest naprawdę dobra, ale tropical ciężko przepić. Także se pogadałam, se herbatę pokazałam, Rosu dalej gotuje i biorę się dalej do pracy. Składam tego vloga, żebyście go mieli, i żegnam się z wami, kochani, widokiem pięknym i słodkim. Od cioci Maksia dostał, więc sobie tutaj stoją obydwa. I życzę wam miłego dnia i widzimy się w środę. Pa!